Dzień dobry, moi drodzy, witam was w kolejnym odcinku. Jestem Mateusz, to jest Heroes 5, Ashen Arena 3 Multiplayer. Zapomniałem, kurwa, znowu tego jebanego. Po co ja tak przeklinam? Chciałem tylko powiedzieć, że nie pobrałem sobie skill wheela, o czym właśnie sobie się dowiedziałem. A gramy na przeciwnika Hagena, który nie chce mi dać zasranego oka i nosa, więc postanowiłem go zniszczyć. Bo tak się nie robi panowi bezmienneczkowi. Dobra, co my tu mamy do grania? A, jestem zielony. A to w sumie nic nowego. O nie, panie, panie, tak nie będzie. Tak nie, nie, czemu loch dla przeciwnika? To się nie godzi tak grać. To się nie godzi. Oj kurde, coś czuję, że pomimo zmęczenia, to w sumie te trzy gry, znaczy to jest trzecia gra, bo jest środa, ale dwie poprzednie, w poniedziałkową i wtorkową, nagrywam w sumie jedną po drugim. I pomimo zmęczenia, jest w pół do 22, to ta kawa chyba mnie tak trzepła, że się tylko nakręcam, nie? Ale dobra. To bym sobie zagrał. To może zagramy krasnoludem, znaczy przepieprzę, krasnoludem to przepieprzę, nie, nie oszukujmy się, to przepieprzę. To jestem skłonny zagrać. To też jestem skłonny zagrać. Czy jak chcę krasnoluda dzisiaj na akademię? Akademię dostanę oral B albo anal A. No, swoją drogą, to nie wiem, od dwa tygodnie, ja nie wiem czy wspominałem, tu na innych seriach na pewno. Okej, Haves na Kraga, aha, zajebiście. Ale taki potwornie męczący te dwa tygodnie były, praktycznie zero snu. Powiem wam, że dzisiaj, tak w zasadzie za chwilę, miałem być na koncercie, a nie pojechałem, stwierdziłem, że mi się nie chce. Przejdźcie kurwa, na jednego z moich ulubionych artystów, znaczy nie, nie jednego z, tylko na mojego ulubionego artystę. I stwierdziłem, że to pieprzy. Dobra, co robi, aha, wiem co robi Krak. Krak bije na starcie z łapy, co jest mega mocne, a ja jestem mistrzem gremlinów, a zajebiście. Zawsze kochałem gremliny, dobra. Co mamy w zamku? Może mrok byśmy za... Ha. No, o, Feniks. Przywołanie Royal. Jestem debilem, nie? Ja chciałem za... Przecież ja myślałem, że ja zagram orkiem na akademię, a nie akademią na orka. Szał, wampiryzm, regeneracja, stworzenie Feniksa, oczyszczenie, wytrzymka, odbicie pocisku. I wytrzymka, spoko. Odporność na magię, oczyszczenie, ta regenka jedyna fajna, stworzenie Feniksa jest spoko. Rujos też coś nas będzie bił, ogniste pułapki też w sumie ten, może przywołanie po prostu. No bo Destra, no, no mamy tą ściankę ognia, nie? Moglibyśmy podwójną robić. Zawsze to jest coś. W sumie przywołanie na tym to nie jest takie głupie swoją drogą, nie? Dobra. A właśnie, co mamy w tym? Kurde, tu jest mało czasu. W sensie trzeba sprężyć. Może wjazd? Wolimy magię światła. A, magię światła i magię mroku obniżają. Okej, okay, spoko. To by było niegłupie. Ale wjazd? Orka? Akademią? Nie wiem, czy wydaje mi się to sensowne. Okej. Okay. To mi się podoba bardziej. No, ale to już mi się mniej podoba. Ajajaj. No trzy bronie. Nie jest to najlepsze. Kieszeń. Okej. Okay. Okej. Okay. Byśmy mieli w zamku też kolejny artefakt. Czapka. Ale my czapkę mamy. No właśnie. To też lipa. Znaczy lipa jak lipa, nie? Pierścień szybkości. To jest coś konkretnego. Moral to wiecie tam. Rozkłady. Mroczek zagrać. Możemy mu podwójny szał walić, no nie? Tu jest troszeczkę ataku. Jak w zasadzie to 5 ataku, ewentualnie 6, jakbym nie chciał siły czarów. Moglibyśmy zagrać... Mamy Destro, mamy Logę i mamy Balistę. Balisty to nie chcę. Co ja bym chciał zagrać? Tak sobie myślę. Magię światła mamy taką se. Poza regenką i wytrzymką to tak średnio. Moglibyśmy grać przywołanie. Ale co on mógłby mi rozbijać? Bo na pewno coś będzie rozbijał.
Ja obstawiam, że zagrałby pod rozbiciem roku i będzie próbował we mnie wjeżdżać. Co nie? Tylko że w zmroku to ja mam co? Wampiryzm, szał i rozkład, nie? No ten rozkład, jeśli by poszedł dobrze w spell power, to by siadł. Jeśli on planuje wjazd, to będzie rozbijał mrok. Więc się zastanawiam. Okej, już skończył builda, fajnie. Chyba, że ja w niego wjadę. Tylko czy ja mam czym w niego wjechać? Możemy zagrać to. 6. Jeśli to by dało, to w ogóle by było fajne, ale wątpimy w to. Jest to wątpliwej treści. Ściana ognia z mistrzem ognia. I grać wjazd. Plus zimną stal sobie do... Znaczy jakbym dał atak, nie? Dobra, zapolujmy na logistykę. Czekaj. Czy ja właśnie chcę wjechać w orka akademią? Czy ja naprawdę o tym myślę? Czy może na spokojnie? Feniks, żywiołaki i spokojna gra. Pułapki ewentualnie. No chyba tak. Dobra, czyli co? Tu bierzemy 6. Bierzemy oświetlenie. Bierzemy tu te 2, wiadomo. I co da? Jak da atak czy coś, to... To będzie fajnie. No ale... Nie, no dobra, wyrzućmy to destro. Lepszy rzemieślnik. Dobra, dawaj przywołanie, bo to chcemy. Mistrz przywołania, bo to chcemy. Daj znamie, bo to chcę. Dobra, daj lepszego rzemieślnika, bo i tak się przyda. Daj pochłonięcie. Szczęście, why not? Dowodzenie. No właśnie, dowodzenie. Dowodzonko, dowodzonko. Znaczy tu by mi pomysłowość siadła, jak zawsze. Jeden tytek z machiny wojennej golemy. Czy golemy... O, werbunek. Zawsze mógłby siąść. Czy to dowodzenie mi robi robotę? To jest zawsze moral, to jest zawsze tytan. Chyba nie. Dobra, na razie weź tego. Weź lepszą magię przywołania. Weź wojowników ognia. Weź lepsze szczęście. Weź oświecenie. Czy eksperckie szczęście chcemy więcej? Się zastanawiam. Nie no, ja bym chciał pomysłowość samą. Tak naprawdę. Daj mi to. Wycof mi to szczęście. Tak naprawdę. Eksperckiego rzemieślnika jak najbardziej. To też mi wycof. Zajebiście, dobra, to daj to. U mnie nie ma co tak hitować. Dobra, daj lepsze szczęście, no ale... O! Pomysłowość, bardzo dobrze. Dobra, daj tego eksperckiego rzemieślnika, bo nie dasz mi eksperckie szczęście. Ekspercką magię przywołania, zajebiście. O! Lepsze oświecenie, zajebiście. Daj to. Obrona. Rozgrzebałem tego builda do cna. Pułapki by mnie bardziej kręciły, ale wskrzeszenie umarłych też nie jest złe. Tajemnicze... Wszystko co z tego jest dobre. Lepsza obrona w sumie też nie jest zła. Więc w sumie wolę obronę. Dobra, chodźmy na dół. Oj Boże Święty, co ja żem tu namieszał? Co ja tu namieszałem? Co ja żech, na, co ja żech narobił? 12 spell power, no to chociaż tyle dobrze. 7 na ataku. To eksperckie szczęście trzeba będzie zbić. Tak mi się coś czuje. Dobra, co my tu chcemy? Jest 1 do siły czarów. Trochę ataku. 2 siły czaru. Czekaj, tu jest 4 siły czarów. I w zasadzie 5, bo mamy tam artefakt w zamku. To jest fajne. Tu jest ta laska i pierścień tak naprawdę. I to jest tyle. Są... Nie no, idziemy tutaj.
Nie ma co, zostawiamy szczęście na lepszym szczęściu w takim układzie. Co to było? Pierścień ochrony przed błyskawicami. Ty, to nawet spoko. Chyba, że mam dość pierścieni. Ale to zobaczymy. Co, idziemy siła czarów obrona? Na pewno spell power trzeba dobrać. Ja bym wziął siłę czarów obronę. Tak. Mhm. O, 20. 12 obrony to już nie jest źle, no nie? O, plus obrona, nie? Więc ten wjazd jego nie będzie nas tak bolał. Atak wiedza. Czy dwa spell powera? No, dwa spell powera wolę. Tak, pierścienie mamy wymaksowane. Dobra, spoko. Idź na środek. 10800. Zawsze spoko. Machiny wojenne, zbytek łaski. A, wiedźma mi nie pozwala. Ty wstrętna wiedźmo. Jak śmiesz mi nie pozwalać? Eksperckie szczęście zbić do tego poziomu. Eksperckiego rzemieślnika. Równowaga żywiołów. Zajebiście. Dobra, ekspercka obrona to jest akurat spoko rzecz. To mi cofnij. To mi cofnij. Równowaga żywiołów. No ja pierdzielę. No dobra, no weź to. Unik. No to też nie jest złe. Tylko że co mi kurde z tego? Jak cofnę ekspercką obronę, to będzie mi lotać to, to i to. No to ja wolę już, żeby mi tak lotało. Tajemne podniesienie Mistrz Krwawej Ziemi. Możemy sobie pułapki zagrać. Albo dwa do spell powera. Mamy Feniksa wzmocnionego i mamy wzmocnione żywiołaki. To weź te dwa do spell powera. Logistyka. Możemy przeglądać sobie jego rzeczy, ale to mnie nie kręci. To mnie też nie kręci. Zwiększenie szczęścia o 1 to jest zawsze coś. Ewentualnie ta loga dla jednego artefaktu. Zwiększenie szczęścia o 1 jest zajebiste, nie? Tak samo w sobie. A ten artefakt może totalnie nam nie oddać. Nie! Nie wziąłem jednego talentu. A! Chyba. Dobra, walił to pies. No dobra. Srał to pies. No dobra, to chcę na pewno kupić. Bo naszyjnika my nie mamy, prawda? No, naszyjnika nie mamy. Więc to sobie kupię. Buty bez sensu. Tą koniczynę mógłbym. Tylko czy ja mam coś w kieszeni? Mam przecież w kieszeni. Tak. A tak wiedza czy dwa spell powera? No wolę dwa spell powera. Dobra. To weź mi tak. Weź mi tego. Weź mi tego. Weź mi tego. Weź mi tego. Ty masz nieograniczony kontratak. No właśnie. Weź mi tego. Śledź we stworzenie naprawa. A, ty masz więcej ataku. Spokój, sabotaż. Nie no, wątpię, żeby zagrał machiny, nie?
Zawsze wolę naprawić tego golemiaka. Dobra, weźmy Tytexa. Na pewno. Na pewno Rakshę, na pewno ciebie, 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 ciebie. O, starczyło. Jak miło. Pomysłowość działa cuda. Mhm. No i dobra. Teraz to, co tygryski lubią najbardziej, czyli... A czekaj. Bo ja mam przecież... nie wiem, czy to coś zmieni. Ale 15 wiedzy. No, zmieniło. Znaczy tak mi się wydaje, tak? Było 3 zdrowia. Gdzie to jest? 3 zdrowia? A nie, dalej jest 3 zdrowia. Nie, ale jest na przykład 3 obrony. A było 4. Czyli warto. Warto, warto. No dobra. To weź mi tak. Inicjatywa. Szczęście. Inicjatywa. Szczęście. Raz. Dwa. W sumie tytanowi też można by dać. Chociaż w sumie to wylaka macie, nie? Ale jakby obniżał czy coś i sobie... Tobie też by się to zdało nawet. Teraz tak. Szybkość to może nie. Ale inicjatywa atak. Dla ciebie. Ja wiem, że szczęście też by ci się przydało, ale... Pewnie już bym nie mógł go zrobić. Okej, okay. To możesz sobie zrobić na Kremplina. Szybkość dla tego. I co dla mojego ulubieńca? Jakim jest golem? Mhm. Dużo drewna. Dobra, a kto w ogóle nie ma? Ty masz, ty masz, ty masz, ty masz. Okej. Okay. Znaczy, czy to jeden szybkości jest dla ciebie? Wiesz co, rozbij mi to. Pierwsze zróbmy dla tytana. Może być. Znaczy dla tytana, dla golema. A dla klozeta cokolwiek tak naprawdę, nie? Może być haps. Jakby była obrona, no ale nie wejdzie. Nic nie wejdzie. No nie. Nie, nie, nie. Brakuje mi drewna. Brak drewna, mój panie. Spichlerz jest pusty, ser. No dobra. Coś nam to dało. Niewiele, ale zawsze. Tu już sobie nic nie kupimy. To sobie zakładamy. Takie fakty, takie fakty. Dobra, idziemy do omówienia buildu. Czy ja o czymś zapomniałem? Pewnie tak. Ale czy to tylko gra? Oczywiście, że tak. Dobra, nie ma się co przejmować, nie ma się co przejmować. Haves, poziomu 17, atak, obrona 17-13, 24 spell powera, 14 wiedzy, 0 morala, 2 szczęścia, 140 many. Takie oto artefakty. Całkiem przyjemne. Lepsze rzemieślnik, eksperckie szczęście, oświecenie, magia przywołania, lepsza obronka. Mamy Feniora, mamy żywiołaki, mamy pomysłowość, mamy szczęście, więc no to jest spoko. Mam trochę spell powera. Troszeczkę defa obniżamy. Jeśli będzie nas pizgał tymi piorunami od tej babeczki, to fajnie. Natomiast wolałbym z tego coś innego. Na przykład witalność. No i unik na jego koniarza zawsze jest sympatyczny. No a tak poza tym, no to... To nie jest najlepiej, no mamy to przywołanie, w razie czego możemy się wskrzeszać podwójnie, a on gra wjazd. Znaczy wjazd, nie gra wjazd. Znaczy, no okej. Ten koń z dystansu nie powinien dużo robić.
No tak, wzięliśmy jesteśmy odporni na babeczkę, której on nie gra. Sabotuje magię. Mhm. No okej. Raczej będzie chciał się we mnie wbijać, co nie? Tak mi się wydaje. Zobaczmy, ile ma ataku. 17 ataku, 11 obrony. Okej. Mamy 13. No dobra, 40 czarów, 5 wiedzy. Nie ma machin, no oczywiście. Nie ma jak się zasłonić, no oczywiście. Jest fajne miejsce. Więc on tutaj zapewne wleci wiwerną, się tu ustawi. Więc żeby ta wiwerna sobie szybko padnęła, to zrobimy tak. Klasycznie. W ten sposób, cnie. No bo wiwerna tu wleci, ale ona dostanie mocno. No tak się ustawimy. Dobra, no krak, jak wiadomo, wlatuje na pełnej. Co ty masz? Lepszy atak, eksperckie dowodzenie, masz rozbicie światła, masz obronkę. Spoko, nie jest to jakoś przesrane. Okej, kogo pizniesz na początek? Nie wiem. Tak naprawdę to co? Zależy mi na tym, żeby on do mnie szedł, nie? Rzucamy Feniora na start. Czy pułapki, czy coś? W sumie pułapki, why not? Szkoda, że nie mamy wzmocnionych tych pułapek. Okej, okay, jeden tytan. I zbity, no dobra. Rzuć sobie na niego prawą moc. Wytrzymałość. Też dobre. Przyspieszy strzelca, strzelec mi pizgiem w niego. Zaboli. Wiadomo, że zaboli. Masz aurę szybkości. Czy tu jesteś w stanie dolecieć? I to tyle. Spoko. Tu by trzeba było strzelić nim zamiast w niego. No tyle dobrze, że tak. O, mamy na niego unik. I plus Centaur gra, plus Grassant też nie bije dużo, nie? To są plusy. Mamy tą obronę, nie? Ta obrona nam dużo daje mimo wszystko. Wysokie morale, spowolnionko. Okej, okay, spoko. Okej. Okay. No nie wiem, wydaje mi się, że nie zada jakoś turbo dużo obrażeń. Czy ma ucznictwo? 7. No właśnie. Mówiłem, nie, że nie zada dużo. Jak ty tu hitniesz? Tak, gdzieś. Co? Chcę w ciebie hitnąć, żebyś miał strzaskany pancerz. Mhm. Chyba wolę tak. Powiedz, że ze szczęściem. Zajebiście. No i fajnie. Ta wiwerka już jest osłabiona na wejściu. Ma zbity szał. Więc jak ona tu wleci, a ona ma kontratak? Ma kontratak, oczywiście. Więc jak ona tu wleci, to zostanie ona na łapę. No i dobra. Jak on we mnie nie wlatuje od razu, to dla mnie jest to dużo lepsze. Ja sobie wolę zaczekać. Okej. Okay. Sabotaż. Pytanie. Wykrywienie magii na Haves. Spoko. Weź se defa daj. Klozecik. Ciekawe jak to plugawienie magii. Ty, jakiś. Trzeba było grać tego. Przywołanie żywiołów. Mamy miejsce pułapki. 8 min. No ciekawe. Rój osków. Też ładnie klepie nawet. Ciekawe jak działa takie splugawienie magii. Przywołanie roju os. Przywołanie żywiołów. Dobra, Feniks. Dawaj Feniksa. Ciekawe jak działa takie splugawienie magii. O kurwa, ale damage. Damage srogi.
Powiem szczerze, że jeszcze nie widziałem, żeby ten gobek kiedykolwiek dobrze wleciał. W sensie, żeby to cokolwiek dało, nie? Okej, tak zabijesz dwóch. Naprawdę, jeszcze nie widziałem ani razu. Aha. Okej. Jeszcze nie zdarzyło mi się widzieć, żeby gościu cokolwiek zablokował. Czy ja chcę tym wlecieć? Strzelić go. 9 do 18. No właśnie. A z tego zabijesz 14. Ile mi zadał ten jego... Centaur Grassant. 300 obrażeń. Nie ma co go fokusować. Dwie wiwerny chyba są lepszym celem. Albo ty jesteś lepszym celem. Ale tu mamy Feniksa, który sobie w niego wleci. Ja się zastanawiam teraz. Dobra, osłab tą wiwernę. Ty se daj waita. 48 ataku, no nieźle. Ale 14 tego. Ona jak tu wleci, to dostanie na łeb, tak mi się wydaje. Dobrze, że w nią strzeliłem w takim układzie. Slowek na niego. Ta wiwerna sobie pada. Dwie tury tak naprawdę. Okej, ciebie przyspieszyłeś. Czyli... W kogo ty on hitnął? On walnął w golema. To co? Tu lecisz? Chyba tak. Chyba wleci tu i tym poprawi. O ile zdąży. No zobaczymy. Jakby ja się feniorkiem zastawię... Oła! Żeśmy hitnął dwa razy. Na szczęście nie. 6 do 12. Co to jest? Naprawa. O, możesz go uleczyć. Weź go strzel w japę. Bardzo dobrze. O, a on się ruszył przed nim. To ciekawe. No dobra, strzeliłeś w tytana. To było niefajne. Oczywiście, że to było niefajne. Jesteś w stanie mocno pizgnąć. 4 do 6. Ty jesteś w stanie tego zmasakrować. Tu masz fajnego hita. 1 do 2. Dobra, no strzelaj w tytana. Czy jesteś daleko i Raksza jest jeszcze przed tobą? Strzelaj w tego za 6, bardzo ładnie. Strzel se w tego. Oczywiście, że nie mogłeś. Nie, bo bijesz po moim. Dawaj w ten sposób. Okej. Wiwerkę musimy sobie dobić. Dwa do trzech. Closet. Jest Raksza. Raksza musi strzelić w rębacza. Dobra, ty musisz wyjść. Za dwóch, no nie fajnie. Ty będziesz plugawił magię znowu. Pytanie, czy to ci coś da. Pytanie w sumie, czy to plugawienie to jest jakby zostawione, czy jak on teraz na mnie splugawi, ja na przykład dam waita, to on dalej będzie, że tak powiem, 1 do 2, a tak? 1, 2. W sumie ciebie mógłbym dobić, byłoby po kłopocie. No ale tu mam free hita. 1, 228, 1, hehe. 1 do 2.
Dobra, strzel tak. Oczywiście, że jeden. O! Jak miło. No dobra, to co? Spróbuj. Okej, okay, przywołało. Sympatycznie. No chyba... chyba gra jest moja, że tak powiem. Bo jakby... on już stracił dużo damage'u. A ja jakby mam... nie wiem, że pełną armię. Przywołanie. Mam jednostki przywołane, mam znamko, mam powstanie artefaktów, no raczej tu będzie mecz do jednej bramki. Ale jakby, no wiadomo, ta wiwerka, co, będzie raczej spierdzielać, nie? Raczej głupio by było tu zostać, z tym, że, no właśnie, 1-2. No co, no hituj go. 1, oczywiście, że za 1. Nie, mu zostało, 24 zdrowia. Z tym, że co, gopkiem cię dobijemy, czy czymkolwiek. Mhm. Tak, ciebie tym dobijemy. Coś trzeba pomyśleć. Albo tobą dobijemy i wywernę, żeby ona nie miała się na czym uleczyć, co nie? Tak, ty sobie dobijesz tego, zajebiście. Nie, no goblinem chyba go dobijemy, co nie? Jeden. A z pięści gniewu? No właśnie. Weź go strzel tak. O, teraz tak, ty możesz tego hitnąć, albo tego dobić. A tu jest tytan. Dobra, to strzel tego. Tytanem strzelimy w niego. A co? Raksą chyba robimy kontratak, co? Chyba tak. No przeciwnik w odwrocie, tak? Raksą se tu mogę w ogóle wlecieć. Też fajnie. Jak ty masz z pośpiechem, koleżanko? Nie masz. To się pośpiesz. Ty se strzel tego. Bardzo ładnie. Gitara. No. Trzech. Fajnie. Ile ty masz? Mhm. Rzuć na niego prawą. Boska siła. Też sympatycznie. Też sympatycznie. Też to lubimy. 7. Czyli nie doleci 4. No dobra. A zwłaszcza tutaj przez ten kąt. Ale dobra, spoko. Mam 4 strzelców na planszę, tak? 1, 2, 3, 4. Jeszcze mogę sobie widmowe rzucić. To już w ogóle będzie rozstrzeliwanie. No. No nie, no raczej tutaj jest... raczej, że tak powiem, mogę zrobić tak. Mogę zrobić tak. O! Alkoholizm pełną klasą. A nie, no to jest zeróweczka. No dobra, tak żeby się nie pieniło, żeby się nie pieniło. O. Szczerze mówiąc, to powinien wziąć tego drugiego misiaczka. Byłby zdecydowanie lepszy. Znaczy tak w moim odczuciu, nie? Bo wiadomo, że jakby... znaczy wiadomo. Mi się wydaje, że wiadomo, że ja bym raczej nie wlatywał w tego misia. On ci może tak naprawdę zabić. Podleć sobie tak. 6-12. 1-2. Hehe. No to co z tego? Leć sobie. Tak szczerze mówiąc, no ja nie widzę tutaj już szansu przeciwnika, żeby coś tutaj zrobił, więc zrobimy sobie przywołanie Ruju Oz. Mhm. Jak to działa? Aha. Okej, spoko. No. No, to hituj.
Martino. Ej, le combo! 3 wygrane z mecze pod rząd. Dobra, leć do przodu. Strzelce w niego. No ja mam full armię tak naprawdę, nie? Co mi, pół tego mi zabił, pół tego. Trochę tego, pół tego. A jest tutaj... U niego widać braki, nie? Więc... Kurde, ty! Czyżbym zrobił się dobry w tę grę? Czy po prostu przeciwnicy mieli kiepski moment, nie? No ale ty, no w poprzednich dwóch grach to też mi się tak wydawało, że raczej słaby build. Tutaj to też tak chyba nie poszło po mojej myśli buildowo. Dobra, wleć w niego, bo... on zaboli. Dobra, rzuć mu po raz kolejny. Dobra, ten to jest chłop tak zboskowany. Rzecz miło. 5, a tak zabijesz 3 do 6. Weź w niego hitnij, żeby mu zbić szał w dużej mierze, no właśnie. Dobra, a to se samo wybiera cele, tak? Ej, ładnie nawet klepie. Czy to zabiera mi manę, czy coś? 46 many, ciekawe. No dobra. Ło! No to mocno bije, nie? Znaczy on na prostej strzałce jest, nie? Tak naprawdę ten herszt może mi zabić tego raksza. Ale spokojnie. Okej. No co, no zabijesz mi jego? Tym gopkiem? Pewnie tak. No właśnie. No ale co? Tak się możemy bawić, ale czy to ma sens? To nie wiem. A czy mam widmowe w ogóle? Nie. Mam Ryos. Nie no, bo on się tak nie będzie ruszał, to bez sensu. No tak szczerze. Weź go tak, pyrgaj. Bo to nie ma innego sensu. Ty go tak pyrgaj. Ty se go strzel w papę. Ty se go strzel w papę. Ty se go strzel w papę. Ty nie żyjesz. W sumie jeszcze tym się nie ruszyłem. Jakaś jest ostra siostra. Co, no wleć sobie w niego. Kurwa, ten to kopie. Znowu w szamankę, nie? W najbliższy cel. Nie zdążyłem spojrzeć, ile mam tego. Dobra, ulecz tego po prostu. No i leci mnie. Ten herszt bije swoją drogą, nie? Więc 38 ataku. No właśnie, 2? No to słabo akurat. No ale dobra. Nie będę się czepiał. 13. Chyba do 4. Weź go strzelaj. Naprawdę nie ma co się już za... Nie ma co tu w ogóle kalkulować, po prostu dobijamy przeciwnika. I tyle. No. Można chyba. Myślę, że można. Piąstka? I piąstka. Co, dobijemy może... A, dobra. Ale tu damage już wlatywał. No dobra, moi drodzy. Zbroja ze smoczych łusek. Ognisty język smoka. No to dało mi fajnych artefaktów. Teraz to już bym miał.
Aha! Dobra, boostuje tylko 7 tiery. Szczęście na 3. Ja pierdziele. Czyli co, miał to, to, to. No dobra, moi drodzy, dziękuję wam bardzo za obejrzenie. Jeśli się spodobało, dajcie łapkę w górę, napiszcie komentarz, zasubskrybujcie mój kanał. Ja byłem Mateusz, byliście wy. To były Herosy. Pa, pa!